Ewangelii Świętego Łukasza pisze: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, Maryja, pełna łaski. Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowo i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła z swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się zadości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a miłosierdzie na pokolenie i pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatym z niczym odprawia. Ujął się za sługom swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maria pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Księga Ewangelii Świętego Mateusza pisze: Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierwnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna ze sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. To on zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. W tym czasie cesarz rzymski rozkazał swoim sługom policzyć wszystkich ludzi w jego państwie, bo chciał wiedzieć, ilu mieszkańców ma jego kraj. Dlatego każdy mieszkaniec kraju musiał się wybrać do miasta, z którego pochodził. Józef i Maria musieli się udać do miasteczka Betlejem. Udali się więc w drogę. Chociaż Maria spodziewała się dziecka i powinna raczej pozostać w domu, odpoczywać i przygotowywać się do narodzin Jezuska. Nie mogę już iść, Józefie. Czy to daleko? Nie, już wkrótce będziemy na miejscu. A wtedy położysz się do wygodnego, ciepłego łóżka i będziesz mogła odpocząć. O, już widzę pierwsze domy. Tam znajdziemy nocleg.
Dobry wieczór. Czy znajdziemy w tym domu łóż, miejsce na tę noc dla nas? Wszystkie miejsca u nas są już pozajmowane. A może jednak mojej żonie jest słabo. Wkrótce spodziewa rodzić. Nie znalazłaby się choćby jakaś mała izdebka? Nie mogę wam pomóc. Co by to było, gdybyśmy wszystkich chętnych przyjmowali do domu? Rodźcie wasze dziecko gdziekolwiek, ale nie tutaj. Dobry wieczór. Czy znajdzie się w tym domu łóżko na tę noc dla nas? Moja żona spodziewa się dziecka. Wszystko jest już zajęte. Poza tym przyjmuję tylko gości zapowiedzianych wcześniej. Jeszcze mi tylko brakuje nieznajomych i to na dodatek kobiety ciężarnej. A co wtedy, jeśli ona tu zacznie rodzić? Wypłoszyłaby mi wszystkich. Nie ma dla was mowy o noclegu. Miej litości, dobry człowieku. Za nami taka długa droga. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Przestańcie się napraszać. Jest tylu biednych, chorych i słabych dookoła. Gdybym się miał troszczyć o każdego, to dopiero bym na tym wyszedł. Sami o siebie zadbajcie. Mnie też jest ciężko, a nikt mi w życiu nie pomagał i musiałam martwić się o siebie sam. Przykro mi, Mario, że nie masz wolnych miejsc. To była nasza ostatnia szansa. Przyjrzałam się wam. Bije od was jakaś dziwna sympatia. Wprawdzie nic o was nie wiem, ale jest mi wasz żal. Idźcie do mojego brata. On ma stajnię za ostatnią łąką na północ. Tam możecie przenocować. Będzie wam przynajmniej sucho, no i cieplej niż pod gołym niebem. Serdecznie dziękujemy ci, kochana gospodynio. Niech cię za to sowicie Bóg wynagrodzi. Dobrze, już dobrze. Wystarczy mi najzupełniej, jak przeżyję ten gorący okres spisu Betlejem. Opowiem mu, temu, który nauczył aniołów śpiewać i który stworzył śpiewające ptaki. Jakie historie opowiem mu, temu, który napisał całą historię świata? Jak nakarmię i ubiorę tego, który napełnił oceany rybami, a na drzewach zawiesił owoce, który ukoronował jelenie i ubarwił kwiaty. Co ja mogę ci zaoferować, jak ty zaoferowałeś mi wszystko? Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem dziecko nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem. Przedziwny doradca. Bóg mocny. Odwieczny ojciec. Książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie. Pokoju bez granic.
Mario, jak mogę ja, prosty człowiek, wychować Syna Bożego? Niezbyt dobrze zacząłem. Nawet nie potrafiłem zadbać o porządne mieszkanie, łóżeczko. Ten, który trzymał nas na swoich rękach od początku czasów, teraz śpi na sianie. Nie martw się, Józefie. Siły, zdrowie mamy. Zaufamy Bogu Ojcu i z pomocą Jego wszystko pokonamy. Gdy śliczna Panna Syna kołysała z wielkim weselem, tak Jemu śpiewała. Li, 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 laj, moje dziecią. Znowu nudna noc. Cieszę się, że nie ma dzikich zwierząt. Dzikie zwierzęta jak przyjdą, to najpierw podwą cię. Ha, ha, ha. Jesteś głupi jak but. Co? Powiedz coś takiego jeszcze raz, a pożałujesz. Chcę się kłócić. Lepo pytać. Obsa. Owca się zaplątała. No nie gaprzym, tylko pomóż mi. Nie dam rady z tą owcą pojedynkę. Taka ciężka wycięciły. Może odrobinę wzmocni twoje mięśnie. Jak mi zaraz nie pomożesz, to powiem gospodarzowi, że owca się pokaleczyła, gdy siedziałeś bezczynnie i leniłeś. A wiesz, co się wtedy stanie? W najlepszym razie zasłużysz na chłostę. No dobrze, dziś idę ci pomóc. Tylko przestań gadać takie głupoty, a potem idziemy się drzemną. Anioł pasterza mówi, się. Mam dla was wielką nowinę. Oto tutaj, niedaleko, narodził się oczekiwany przez wszystkich Jezus.
już jest tu, do Zbawiciel Świata. On przyniesie pokój całej ziemi. To będzie dla was znakiem. Znajdziecie dzieciom żółkłowinę tę w pieluszki. Nie mogę wprost uwierzyć. To najwspanialsza wiadomość, jaką kiedykolwiek słyszałem. Zbawiciel Świata jest pośród nas. Kto to właściwie jest, Zbawiciel? To ktoś, kto naprawia świat. Chcę pokazać wszystkim ludziom, że mogą razem żyć w zgodzie. Czy to znaczy, że my już nie będziemy się kłócić? Tak. I on będzie rządził świat. Czyli pewnie będzie to król. I wtedy wszystko będzie dużo, dużo lepiej. Byłaby super. Ale powiedz, czy możemy tam iść bez niczego? Musimy mieć jakieś dary. What, yeah? Present, what do you mean? I need the mama. Need the mama. Patrzcie, to jest zwykła szopa, taka biedna i stara. I to ma być mieszkanie Zbawiciel ludzkości. Ściany zbite z prostych, nieheblowanych desek. Spójrzcie, jak to wygląda, i to ma być mieszkanie Zbawiciel ludzkości. Chyba zapomnieliśmy. Patrzcie, to jest drewniany żłobek i na szanku leży dzieciątko, dokładnie jak anioł nam mówił. Powinniśmy coś zrobić z dziecinu, choć trochę było wygodnie. Moglibyśmy wydoić owce i zaraz by byłoby mleko. Oni na pewno teraz są głodni i spragnieni. Ja dam mu chlebę z mleka. Ja mógłbym oddać mi wełnianie serdak i okryć nim dzieciątko. Witaj, Jezu malusieńki, na kolanach umateńki. Witaj nam, dziecino droga, wyznajemy w Tobie Boga. Na ziemi. Tak.
wysokości, a pokój na ziemi. Popatrz jeno, od złota aż ocia się mieni. Ale się Jezusowi kłaniają aż do ziemi. Długą przebiliśmy drogę do tej stajenki ubogiej. Śpieszno nam było uklękać przed narodzonym Bogiem. U Jego nóżek składamy kadzidło, mirrę i złoto. I nasz królewski majestat serca radosno oto. Stańmy tu przy pastuszkach. Niech nasze serca złączone ucieszą Dzieciątko Boże, na miękkim sianku złożone. A kto wam drogę wskazał? Gwiazda drogę wskazała, jasny blask nas obudził, nowy król się narodził, władca świata i ludzi. Nowy król się narodził, stąpił z niebios na ziemię. Wielki cud się wydarzył, na ludzkości zbawienie. Gwiazda jasno błysnęła, obwieściła nowiny, więc przyszliśmy za gwiazdą aż do tej krainy. Lecz czeka z nadzieją, że serduszka dobrych dzieci je ogrzeją. Cieszcie się, maleńkie dzieci. Bóg dziecięcy przybrał ciało. On wychodzi nam naprzeciw, jeszcze większy przez swą małość. Śpieszcie, dzieci, do Betlehem. Coś ważnego tam się dzieje. Przyszło na świat Boże dzieci, wielka radość tam dziś na świecie. Uklęknijcie przy stajence, do modlitwy złóżcie ręce, bo maleńka ta dziecina to osoba Boga Syna. Jezuniu mój żłobeczku, złożony na szaneczku, te dzieci zgromadzone witają serdecznie. Witają cię serdecznie, składają swoje serca boskiemu dzieciąteczku. O przyjmie w darze Jezu Chryste, niechaj będą święte czyste, niechaj Cię kochają wiecznie. Po
Błogosław naszym tatom, błogosław naszym matkom. Jezuniu mój żubeczku, błogosław całemu światom. Błogosław nam swą rączką i błogosław nam uśmiechem. Niech wszystkie dzieci rosną rodzicom na pociechę. Jesteś matką wielkiego króla. Czy on nie potrzebuje bardziej godnej oprawy? Może tronu, albo przynajmniej kosztownych szat? Nie, nie trzeba mu nic potrzebnego. Wierzę, że on nie będzie takim samym władcą, jak inni królowie. Przychodząc na świat tutaj, nie rodzi się, jak przystało wielkim monarchom. I wiem, z całej pewnością, że to Bóg Ojciec tak właśnie zaplanował. Ale on przecież musi przekonać ludzkie serca. Nie może wciąż istniać aż tyle nieprawości i zła. Masz rację, Józefie, ale on może to robić zupełnie inaczej. Nie będzie zmuszał ludzi do niczego. Spróbuje przejmić ich od wewnątrz. Ale jak? Spójrz na tych, którzy tu dzisiaj przyszli. Pasterzy, którzy już są lepsi i uprzejmiejsi. Królowie, którzy pokonali wiele trudów przebywając z daleka. Dzieci, przepełnione dobrą wolą. I ci wszyscy ludzie, które po raz kolejny w swoim życiu chcą cieszyć się z nami. Wszystko to piękne, ale to dopiero skromny początek. On musi jeszcze przekonać resztę świata. Potrzeba mu więc innych środków. Może armii lub wsparcia zastępów anielskich. Albo w każdym razie potrzebuje potężnych sił. Nie bój się, Józefie. Będzie działał dokładnie tak, jak zaczął. Krok za krokiem będzie zdobywał ludzkie serca i umysły. Każdy, ktokolwiek uda się w drogę do księcia pokoju, zmieni swój sposób życia. Tak właśnie to będzie robił. A w czym my możemy to przyczynić? Możemy przypominać ludziom historię jego narodzin i pokazywać im, jak mogą się nawracać na dobrą drogę. Świetny pomysł, ale jak to sobie wyobrażać? Będziemy śpiewać najcudowniejsze pieśni o tym dziecięciu. A kiedy ludzie przyłączą się do nas, bardzo szybko ich pozyskamy dla nieba. Z każdego domu, z każdej rodziny idziemy szukać Bożej dzieciny. Przez światło gwiazdy Bóg mówi do nas. Dziecina Boża w żłobie złożona. Dajmy odpowiedź czynem i wiarą. Bóg od człowieka chce takich darów. Pójdźmy wszyscy do stajenki i zaśpiewajmy kolędę. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i yeah.
kłaniajcie się jeszcze, kłaniamy się, dziękujemy za brawa, kłaniamy się, tak? Bardzo się cieszymy wszyscy, bardzo. I za chwilę jeszcze...